Witam Państwa ponownie w kolejnej odsłonie gorących pytań telewizji w Polsce.pl. No zasłaniam, drodzy Państwo, znak Unii Europejskiej w tym momencie, ale w Unii Europejskiej dzieje się bardzo dużo, ale nie w kontekście pomocy uchodźcom ukraińskim w Polsce, nawet nie w kontekście wojny na Ukrainie, chociaż rzeczywiście kolejne sankcje wymuszone przez opinię publiczną krajów zachodnioeuropejskich oraz Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i kraje Europy Środkowo-Wschodniej zostały wprowadzone, czy lada moment zostaną wprowadzone, ale okazuje się, że wczoraj, w dniu jednego z największych polskich świąt narodowych, w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat polskiej praworządności. Występowali ci sami, co zawsze, aktorzy, pani Barley i nie tylko. Występowali polscy europarlamentarzyści. Momentami patrząc na salę, to wydawało się, że oprócz kilku europosłów polskiej opozycji prawie nikt się tam nie zjawił, ale zjawił się Patryk Jaki i postanowił powiedzieć kilka słów, ale zanim te słowa usłyszymy i zanim będziemy rozmawiać o tym szeroko rozumianym grillowaniu Polski również na arenie międzynarodowej, to przedstawię gości. Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu w polityce.pl. Witam cię, Marzeno. Dzień dobry. I Dorota Łosiewicz, zastępca redaktora naczelnego Tygodnika Sieci. Dzień dobry. No to, drogie panie, posłuchajmy ekspresyjnego, jak zawsze, Patryka Jakiego, który kilka słów powiedział. To charakterystyczne, że atakujecie Polskę akurat w święto Konstytucji 3 maja i to jest wręcz niesamowite, jak historia lubi się powtarzać. Wtedy Zachód przestraszył się, że Polska z nową konstytucją i wolnością, której nie było nigdzie w Europie, tyle ile w Polsce, bardzo szybko będzie coraz silniejsza i postanowił razem z Rosją ją zniszczyć. Oczywiście z pomocą swoich przekupnych Polaków z Targowicy. Dzisiaj, 231 lat później, znów denerwują was wolnościowe aspiracje Polaków. No i oczywiście to, że ciągle upominamy się o Ukrainę. Doroto, Patryk Jaki powiedział to, co mówi zresztą bardzo często w Parlamencie Europejskim w tym momencie, z takim lekkim rysem historycznym. Nie chcę historii o tej konstytucji trzeciomajowej opowiadać, to ten temat jest na pewno bardzo dobrze naszym widzom znany, ale o pewnej prawidłowości, to znaczy kiedy rzeczywiście dzieją się tutaj rzeczy ważne, istotne, to w Parlamencie Europejskim dyskutuje się o wyimaginowanej, nieznanej w innych krajach Europy Zachodniej praworządności. I też nie o praworządność się pytam, tylko o pewien mechanizm, który jest zauważalny. Ten mechanizm doskonale opisał w 2009 roku prezydent Lech Kaczyński, także w święto Konstytucji 3 maja, kiedy przywoływał Targowice i Targowiczan. No i niestety on tych 13 lat temu podczas tego wystąpienia mówił o tym, co wtedy się działo, czyli o ówczesnych, no nie atakach na praworządność, tylko przekonywania świata, że w Polsce zagraża praworządność. Mhm. Prezydent Lech Kaczyński mówił, że nic takiego nie ma i nie miało miejsca. I 13 lat później mamy dokładnie ten sam scenariusz. On się powtarza. To jest po pierwsze. Kolejny dowód na niezwykłą dalekowzroczność prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który te wszystkie mechanizmy mhm. opisał już 13 lat temu, to co się dzieje. Po drugie, Polska rzeczywiście przeszkadzała i przeszkadza. Wiemy, że cała ta akcja praworządność miała na celu odsunięcie, zmianę polskiego rządu, bo przecież nie kryli się z tym politycy, eurodeputowani, przedstawiciele instytucji Unii Europejskiej różni. Tak, mieliśmy pana eurodeputowanego z Hiszpanii, który jasno o tym powiedział, także... Chcę pomóc Polakom w zmianie władzy, mówił tak, pan Lopez. Tak, mhm. pan Lopez. Wiemy, po co to było i pytanie, czy to się skończy. No nie sądzę, żeby się skończyło, bo te próby zmiany rządu będą podejmowane. Opozycja, nie mając innego pomysłu na to, jak sobie poradzić z rządem, wykorzystuje po prostu instytucje Unii Europejskiej do tego, żeby ten rząd atakować, bo to jest Parlament Europejski, to jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to jest Komisja Narzędzi Europejska. Jest wiele, tak. To są te narzędzia okładania Polski. I ostatnia rzecz, bardzo dobrze, że podczas tej debaty wczoraj pan eurodeputowany Brudziński przypomniał słowa byłej ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, te, które wielokrotnie tu już powtarzaliśmy, ale które są niezwykle celne i warto je powtarzać i warto o nich pamiętać, czyli że ta histeria wokół polskiej praworządności, no to została po prostu inspirowana, rozpętana przez Rosję, przez wtyczki Rosji.
w Europie. Dziś, no to, dziś chyba widzimy to dużo bardziej wyraźnie niż wtedy. Marzeno, ale jest taka sfera symboli, mam wrażenie, która jest brukana właściwie od, Boże, to dużo wcześniej niż od 2015 roku, przez część polskich elit politycznych. I ten dzień 3 maja, ja rozumiem, że dla Francuza, Belga to jest zwykły dzień pracy i on po prostu przychodzi do Europarlamentu i pracuje, chociaż jeszcze raz powtarzam, bardzo mizerna frekwencja tego spędu wczorajszego. Ale jest to złamanie jakiejś dla mnie takiej niepisanej zasady, że w tak wielki dzień, tak ważny dzień, w tak ważną rocznicę, bo Polacy przynajmniej powinni nie okładać się maczugami. Po pierwsze, wszyscy w Europie jesteśmy jednak jakąś wspólnotą, wspólnotą narodów, o co cały czas walczy Polska, a coraz mniej, tak, a coraz mniej widać to w przestrzeni unijnych dyplomatów. Natomiast w tejże wspólnocie, jeśli którykolwiek kraj przeżywa swoje narodowe święto, to staramy się to uszanować, wręcz złożyć życzenia. Z Francją świętuje cała Unia Europejska, wręcz świat, to samo Niemcy mogą sobie godnie przeżywać swoje święta, ale Polacy do dumy narodowej prawa nie mają. I w chwili narodowego święta, jednego z największych narodowych polskich świąt, my musimy być po prostu przez nich sponiewierani, postawieni do pionu i pokazani jako naród po prostu niegodny. Zresztą być może jesteśmy jakimś wyrzutem sumienia, bo jednak pierwsza w Europie konstytucja powstała w Polsce, druga na świecie, ale pierwsza w Europie. Powstała u nas, to u nas prawa obywatelskie były wcześniej tak rozbudowane, tak ustawione, tak rozpisane, jak później dążono do tego w innych krajach unijnych. Więc to upodlenie Polski wręcz w dniu naszego narodowego święta jest bardzo czytelne. Niestety przy udziale no, Platformy Obywatelskiej czy przedstawicieli innych opozycyjnych. Mnie zmroziła jedna kwestia, bo to, że tam się pan Halicki, Sikorski pojawił, prawda, to widziałem pana, przecież byłego premiera Buzka, człowieka światłego, jakby nie było, który klaskał tam pani Barley, prawda, i takim urzędnikom średniego szczebla, co najwyżej. No, szef Komisji Sprawiedliwości rzeczywiście, Reynolds, się wypowiadał, ale miałem wrażenie takiego klakierstwa, które z polską racją stanu nie ma nic wspólnego. No, jest działaniem absolutnie przeciwko polskiej racji stanu i wręcz takim ośmieszaniem Polski. Natomiast no, zauważmy, czego się dowiedzieliśmy z tego wystąpienia pana komisarza do spraw sprawiedliwości. Tak. Że od 7 lat w Polsce nie ma niezawisłych sądów. Że 160 milionów euro już powinniśmy zapłacić Unii Europejskiej za to, że w naszym kraju panuje niepraworządność, że nie wykonujemy zapisów dotyczących zmian w prawie dotyczącym Sądu Najwyższego. Czyli to postawienie nas pod pręgierzem, pokazanie, zobaczcie, to jest ten zły lud, ten czarny lud, który po prostu nie łamie wszelkie zasady. W ogóle ten spis komisarza Reindersa, tak, kuriozalny dosyć, bo on tam oczywiście się powoływał na te europejskie wartości po raz kolejny, kiedy to właśnie Polska i Ukraina, znaczy przede wszystkim Ukraina, a i wspierająca ją Polska, walczą o te wartości, tak, o demokrację, o wolność, tak naprawdę i tak realnie, znaczy Ukraina walczy dla całej Europy, no i jakby tego oni starają się nie widzieć, a w ogóle przebieg tej debaty, ja nie wiem, czy wy zwróciliście uwagę, bo ta debata zaczęła się wczoraj po godzinie 13, tam około 13:40, chyba jakoś tak mniej więcej. I debatowali tylko Polacy. Tak. Była pusta sala. I dopiero na koniec tej debaty, na jej podsumowanie, pojawili się inni eurodeputowani, właśnie pan komisarz Reinders, pani Barley, ale jakby ta debata, jej trzon toczył się tylko i wyłącznie w polskim gronie. I Polskę atakowała głównie polska opozycja. Jaki jest efekt? Taki, że cały czas grono europosłów nie ma pojęcia o tym, jaka jest polska racja, jaka jest polska wykładnia, jak tak naprawdę przebiegają procesy demokratyczne w Polsce. Ich to nie interesuje, ponieważ dostali spis tego, co mają wiedzieć od Platformy Obywatelskiej. Tak, oni dostają fiszki, oni dostają gotowe tak naprawdę wystąpienia. Tak to wygląda i tak to brzmi, że po prostu mają tam EPP, PL, przygotowują te spicze. No i to się toczy według tego scenariusza, ale moim zdaniem w dużej mierze pisanego jednak w Polsce, no bo Donald Tusk po prostu potrzebuje pomocy całej Europy do tego, żeby zmienić rząd, a i to może mu
nie wystarczyć. Najgorsze jest to, że tam nie dociera w ogóle informacja, że ta wiedza, którą oni posiedli, jest oparta na fake newsach, na przykład w sprawie osób mniejszości seksualnych, prawda? Tam nie ma szansy dotrzeć żadnej informacji. Ale wielu z nich o tym doskonale wie, bo to jest najgorsze, bo my lubimy często powiedzieć, na co, skąd oni mają wiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Gro materiałów jest przygotowywanych przez stronę polską, mówię o stronie polskiej rządowej, można się z nimi zgadzać, można z nimi polemizować, no ale jest tam potężny wkład merytoryczny, prawda? I oni absolutnie zdają sobie z tego sprawę, tylko nie chcą tego słuchać po prostu. Więc ja mam wrażenie, że stan świadomości posłów, europosłów, zwłaszcza takich liberalno-lewicowych, jest dokładnie taki jak stan świadomości Rosjan o wojnie w Ukrainie. Że ta wiedza dociera, ale jej nie przyjmujemy, ponieważ taki jest po prostu nasz światopogląd. Mm-hmm. Ponieważ my chcemy takiej Europy, Polska nam w kształtowaniu tej Europy docelowo sfederalizowanej przeszkadza, bo cały czas staje o konie i mówi o państwach narodowych, a my chcemy takiej Europy, która będzie zdominowana przez Niemcy, przez Francję. Federalizacja to jest jedno, ale drugi plan to, Patryk Jaki mówił o tym w wywiadzie ze mną dla tygodnika Sieci, to było to powiązanie Europy, Francji i Niemiec z Rosją i ten biznes, przede wszystkim ten biznes, który tutaj się miał toczyć. I na drodze do tego biznesu stawała także Polska. Tu nie chodzi o jakąś federalną Europę i wizję, i ideę, tylko tu chodziło także o kasę, dlatego że to Polska od początku mówiła o dywersyfikacji źródeł dostaw energii. To premier w Parlamencie Europejskim palcem pokazywał, mówił, uzależniliście się, zobaczcie, w jakim wy jesteście punkcie. On to wszystko nazwał po imieniu i cały ten atak na Polskę to był także z tego się brał, żeby po prostu doszło do zmiany tego rządu, który po prostu przeszkadzał robić biznes, tak zwyczajnie. Ale federalizacja ma też polegać na tym, że to właśnie główne decyzje podejmują kraje silniejsze i podporządkowują sobie te słabsze także prawnie, co widzimy dzisiaj. Integracji. Tak, poza tym zauważmy, że cały Zielony Ład, który jest procedowany w Unii, jest oparty no właściwie na rosyjskim gazie. Takie było założenie. Tak, i Niemcy, Francja robią wszystko, żeby jak najszybciej przejść do przegłosowania tego pakietu Fit for 55, nie słychać tam, chociaż to jest moment na kompletne zresetowanie pomysłów Zielonego Ładu i całych tych pomysłów energetycznych, w których my sobie nie poradzimy jako kraj. My gospodarczo utoniemy i nie tylko my, ale też inne mniejsze kraje. Polska ma na ten miks jednak energetyczny taki, że najbardziej ucierpi po prostu, bo inne kraje mają już bardziej zróżnicowany miks. A jednocześnie pamiętajmy, że to jest oparte na rozwiązaniach, które będą nadal utrzymywać Rosję, która będzie sobie swoje krwawe, mocarstwowe wizje realizować. Tutaj jeszcze warto w kontekście tej debaty, wartości powiedzieć, zwrócić uwagę na ten pomysł eurodeputowanego Sariusza Wolskiego, który postanowił zaskarżyć do Komisji Europejskiej także z artykułu 7 postępowanie Francji i Niemiec, czyli łamanie embarga na handel bronią, co było ewidentnym złamaniem praworządności. Tak jak on mówi, nie widzi wielkich nadziei, żeby to weszło w procedowanie. Natomiast no to rzeczywiście mówimy, sprawdzam, tak, takie są ważne dla was wartości, taka ważna jest dla was praworządność. No to proszę bardzo, no to w takim razie zajmijmy się Francją, zajmijmy się Niemcami, które po prostu to embargo łamały. No ale wtedy Francja się podeprze datami dokumentów i stwierdzi, że przecież zostały podpisane jeszcze przed decyzjami embargowymi, no, tak, więc oni jedynie realizowali zobowiązania. No cóż, no, to chyba taki moment, żeby jeszcze jedną tylko kwestię, jeśli pozwolicie, podjąć, a mianowicie, czy polski wyborca tego nie widzi? Zależy, który wyborca, bo polski wyborca jest wyborcą różnych partii. Oczywiście wyborca opozycji, nie przeszkadza mu to. Czy nie chcę deprecjonować absolutnie tych ludzi? Każdy ma prawo, jak chce i na kogo chce głosować. Jest, wydaje mi się, taki twardy trzon na przykład elektoratu Platformy Obywatelskiej, który uwierzy we wszystko dokładnie, co Platforma Obywatelska zaserwuje. Natomiast wydaje mi się, że no jest duża grupa, bo z ostatnich sondaży wynika, że to jest ponad 10%, tam 12% wyborców niezdecydowanych. I teraz jak na przykład zobaczymy, jak zmieniły się sondaże po tym, jak Lewica zmieniła strategię, tak, i weszła w te, no, takie bardziej
tony propaństwowe, tak, na nawoływanie do kanclerza. Do góry, no, ale znacząco, tak, bo powyżej 10 punktów i mamy czwarty presję. Sondaż, w którym, więc widać, że jednak część tych wyborców takich niezdecydowanych, nie z tego twardego elektoratu Platformy Obywatelskiej, no być może pewne rzeczy widzi. No, z drugiej strony jest też ten lewicy, atak lewicy także w Parlamencie Europejskim, ale to jakby drugiego odłamu, tego wiosny. I musimy tutaj postawić kropkę. Marzena Danekiel, bardzo serdecznie dziękuję. I Dorota Łosiewicz. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ja już kończę, żegnam się z Państwem, a za moment kolejne gorące pytania telewizji w Polsce.pl i na to Państwa bardzo serdecznie zapraszam.